Tym razem ja witam wszystkich na kolejnej grze z turnieju Frasby C Cup. To już jest druga edycja, graliśmy 2 na 2. Wraz ze mną jest... Dance. Witam cię, Dance, co tam słychać u ciebie? Przede wszystkim nazywasz się Kici, o czym powinien poinformować wszystkich? A o tym wiedzą wszyscy chyba doskonale. Tak, myślisz, że wszyscy znają Kici? A myślisz, że mnie? Kto może mnie nie znać? W sumie. A, widzisz. Ale nie odbiegaj, nie zmieniaj tematu, tylko mów, co tam u ciebie. U mnie wszystko w porządku. W każdym razie, przechodząc do gry, mamy w lewym górnym rogu fioletowego terana The Pirate Bay, znanego pod nickiem Vulture na naszym portalu fraspc.pl. Nie, naszym, nie tyle naszym, co jesteśmy długoletnimi użytkownikami na nim. A jego sojusznikiem jest Wojciech przez Samocha. Na frazie chyba Wojciech, o ile dobrze pamiętam, przez F na początku. Tak, tak, taksowa ewoluuje, podejrzewam, tylko niekoniecznie w dobrym kierunku. No, to tak jak cała Polska, ale dobra, dobra, nie mówmy o tym. Ich przeciwnikami są Cartman.pl, czyli HSK Przemek. Tak, oraz... to ten Cartman z South Parku, jakby ktoś nie wiedział. Tak jest, ale to chyba wszyscy wiedzą, tak samo jak wszyscy wiedzą, kto teraz mówi. I Zdziennik, to chyba nowy człowiek na frazie. Tak, ma całe 0 wątków i jednego posta. Zgadnij, co za post? Specjalnie się zarejestrował, żeby wziąć udział w naszym turnieju. Widzisz co, poświęcenie? Widzisz, Welko, słyszysz tu? Masz nowych userów. Dzięki nam. Musisz coś nam odpalić później z wypłaty. Jakieś karty graficzne jako nagroda do kolejnego turnieju. Dokładnie tak. Tak jest. Swoją drogą zauważ dziwny kolor, jaki wybrał Cartman. No, taki jakiś taki... W sumie... Lubisz ten kolor, także nie wiem, o co ci chodzi. Czy ja lubię? To nie jest różowy. A też fakt. Ty lubisz różowy, już zapomniałem, widzisz? No widzisz, no widzisz. Mi się te wszystkie gry mieszają. Tak czy inaczej, mamy Mirora. Teran Zerg versus Teran Zerg. Należy też zauważyć, że mamy Vulture'a, czyli wiemy, kto wygra tą grę. No, nie przesadzaj. Nie dyskredytujmy naszych graczy, co przeciwnej drużyny. Jakby ktoś nie wiedział, Vulture wygrał jeden turniej, jeden na jeden, pierwszą edycję Frasby C Cup, to tak dla przypomnienia. Tak. Nie żeby APM jakoś bardzo świadczyło o poziomie, ale otwórzmy na chwilę, APM tapi, wszystko jasne jest. No, dokładnie, ja też mam niski APM, a jestem w sumie na podobnym poziomie, jak nie wyższym niż Vulture, także... Tak, ale powiedzmy szczerze, te 60 wypadałoby właśnie mieć. No to jest moje magiczne 60 APM. Dobra, no, wróćmy do gry, bo my rozmawiamy tak o jakiś... Widzimy, że mamy szybką ekspansję u Cartmana. Tak, tutaj minimalistyczny bardzo push leci, kilkoma zerglingami i dwoma rincami. Zobaczymy, ile wywrą presji, czy uda im się narobić jakikolwiek strat. Spankolor jest w drodze, więc... Wszystko się... Tutaj może się to w każdą stronę obrócić. Tak, należy zauważyć, że te zerlingi już szybko przyszły, ponieważ tam był szybkich w pool chyba 10. A Cartman zaczął od Harchery najpierw przed poolem, dlatego tak to wygląda. Tak, aczkolwiek jeżeli uda im się to wybronić, to będą do przodu. Dokładnie, będą do przodu z ekonomią. Nie było cancela na Spankolorze. To już druga ale gra. Ale już są zerlingi od Cartmana i to już będzie wszystko posprzątane. Tak, udało im się wybronić pusha w cenie chyba dwóch dronów i paru zerlingów. Przy czym te zerlingi nie mają aż takiego wielkiego znaczenia co te 3 drony. Dokładnie, widzimy, że na razie mamy taką samą ilość dronek, ale jeżeli ta druga Harchery zacznie produkować, wiadomo, będzie szybciej te dronki i w ogóle wszystkie jednostki będą szybciej się pojawiać u Cartmana. Tak, zgadza się. No i już widzimy przewagę w zerlingach również. Tak, aczkolwiek zobaczymy, kto wyjdzie do przodu. Ale też należy wziąć pod uwagę to, że zerlingi u Wojciecha mają już speed. A te zerlingi Cartmana są w ogóle bez speeda. Nawet ten upgrade chyba jeszcze nie jest wynajdywany. Nie, w ogóle nie jest jeszcze. Także to może też świadczyć o walce. Tak jest. Your zerglings are better than mine. Zupełnie jak kung fu. Zobaczymy, jak to się potoczy, bo chyba widzimy, że zbierają się do Xel'Nagi. Tak, nie zgadzam się z maruderami u dziennika totalnie. Według mnie, gdyby zamiast tych dwóch maruderów było 4 Marisów więcej, to ta kompozycja byłaby dużo lepsza. Te marudery zostaną zjedzone przez zerglingi w Trimiga. Dokładnie, jeżeli na mas zerlingi Marisy są zdecydowanie lepsze niż marudery. Widzimy, że będą chyba atakować
przesuwają te swoje wojska do przodu. Tak, już się zaczyna walka. Trochę więcej zerglingów od Kartmana, ale armia terańska dużo większa i już nie ma zerglingów Kartmana w tej chwili. Mordory są otoczone. Ten speed do zerlingów też zrobił swoje. Widziałeś, jaka była różnica w ilości tych zerlingów, ale ta prędkość do nich przesądziła również o tym, co teraz właśnie widzimy. Tak. Widzimy Gosu Micro ze strony dziennika w tej chwili, jednym marderem. I wymikrował całą armię z Kubany. I teraz wraca do domu, myśli sobie, a co będę się męczył z jakimiś zerlingami, wrócę, zapalę, pooglądam telewizję, wypiję browar. Zobaczymy. Tak. Zjem mój z kasa. A nie, to ty. Dobra, zapamiętam to sobie. Spokojnie. Znowu padają drony na naturalnej ekspansji Kartmana. Ta ekspansja jest jego gwoździem do trumny jak na razie. No tak, widzimy, że speeda jak nie było, tak nie ma i ten expo padnie. Ta masa zerlingów, coraz więcej się ich wlewa do bazy Kartmana. I widzimy również dwie harczery w mainie u Wojciecha, dlatego ta produkcja zerlingów jest tak duża. Tak, a cały czas broni jedną lokację, a nie dwie. Super. I w tej chwili armia Vulture'a już wchodzi do góry do dziennika. Nie ma na razie nic, co mogło sobie z tym poradzić. Ten Helion na pewno nic nie zrobi, już padł. Jedny Helion. I czy to się tak zakończy? Ale też wiesz, to nie jest ten Hero Helion, którym ja sterowałem w naszej ostatniej grze laderowej. Tak, oczywiście. Dwa Heliony, Gosu Micro, dwoma Helionami w 30 minucie to było coś. Jedynie Blood Roll musiał go zrobić, żeby się pozbyć mojego Heliona. Tak. Mały skirmish zerglingów na przedzie. To jest za dużo tych jednostek zdecydowanie, to już... Widzimy nawet, że Vulture chyba steruje, w pewnym momencie sterował tymi zerlingami w Wojciecha. Tak, już widzimy, że ta armia Wojciecha i Vulture'a jest dość duża. W domu z dziennika już biją turety i inne takie rzeczy. I znowu biedna terańska baza i biedne SCV-y zostaną zabite. Tak, zauważ, że te SCV-y są bardzo agresywne tym razem. I poleciało GG. Zdecydowana wygrana ze strony Vulture'a i Wojciecha. Tak. Myślę, że tak jak już w jednej grze wspominałem, że takie szybkie ekspowanie jest niebezpieczne. Tak, to nie jest dobre 2-2, chyba że widzimy, że twój przeciwnik zrobił dokładnie to samo, wtedy czemu nie. Dokładnie tak. W każdym razie, na razie dziękuję. Z tej strony mówił Dans. Cześć, to był Kici.